stąd. Minęliśmy wypadek. Jaki? A widzisz, trzeba uważać. Policja była, ale nas nie zatrzymywali, tylko kazali jechać nam dalej. Ale ja chciałam tutaj pokazać, jakie są dziury. I taka drobna uwaga, jak jedziecie, to chyba najlepiej przez przejście to duże, bo tam jest najlepsza droga. My chcieliśmy wypróbować teraz to, to jest które przejście? Środkowe. I to przejście nie jest za dobre. Drogi nie są za dobre, bo są po górach cały czas. No i dziury są. A jechaliśmy do Turcji przez to przejście właśnie największe, to tam jednak te drogi były o wiele lepsze. Więc taka drobna sugestia z naszej strony. A teraz jedziemy cały czas przez góry, cały czas. I odkąd jedziemy od Turcji, to były chyba 3 cepeny, a zostało nam 110 jest? 110 km do Rumunii. Więc tą drogą trzeba być dobrze zaopatrzony w paliwo. I w pampersy. To był żarcik. No ale tak, no bo dzieci nie mają gdzie zrobić. No w krzaki no to też nie za bardzo. Nie, nie każde dziecko chce iść w krzaki robić. No widoki też są ładne, ale już tych widoków widzieliśmy tak dużo, że nikt już chyba na nie nie patrzy. Bo każdy by chciał być jak najszybciej w domu. A nas jeszcze czekają większe góry do Rumunii. A ja już nic nie słyszę. To jesteśmy tylko cały czas w górach, Olu. A chcesz do CPN-u? Aha, nie ma internetu. No, w lasach i górach nie ma nawet swojego internetu. Dziewczyny nasze się cieszą. O Jezu, tutaj są straszne dziury, więc... Bo mają już swój internet od Bułgarii. Ale w górach i w lasach i jego brak. Nie są takie ładne te góry jak w Rumunii czy w Turcji, nie? Takie, może gdybyśmy przyjechali tutaj, to byśmy się zachwycali tylko nimi, ale widząc inne i mając wspomnienia o innych, może jest dużo zieleni. No, tylko takie miejsca postojowe są. Tak szybko chciałam pokazać. Że Bułgaria ma dużo dróg do zrobienia, bo to jest droga główna, widziałeś, nie? To jest tego, to nie jest jakaś tam boczna droga, tylko droga główna, gdzie jest, trzeba uważać, bo są, jest bardzo dużo dziur. Jeszcze jedna taka drobna uwaga, że kierowcy bułgarscy zachowują się na drogach, znaczy zachowują się, no bo się tak jak widzimy, ale gdy stoi policja i sprawdza prędkość, to dawają migają kierowcom i ostrzegają. To tak drobna uwaga, a ważna, bo to zawsze jest tak, nie? Jak jechaliśmy, zawsze tak było. Przejeżdżamy teraz przez most łączący Bułgarię i Rumunię. Zapłaciliśmy 2 euro. Kartą można płacić. My płaciliśmy kartą.
więc to jest duży plus. Nie potrzeba gotówki. Na wjazd do Bułgarii był korek. Na wyjazd, jak widzicie, idzie sprawnie. Zobaczymy, jak to będzie jeszcze na granicy bułgarskiej. Czy tam jest korek, czy nie. Rumuńskiej. Jezu, jestem zmęczona. Ja wszystko mylę. Tymi rowerami. O, tutaj gdzieś jest ten napis, nie? Ale teraz go nie widać. Jak jechaliśmy na tą stronę, to pokazywam. Jest Rumunia. No, już jesteśmy w Rumunii. Jeszcze tylko przejście graniczne. I przejazd przez Rumunię. Najdłuższa trasa teraz. A najgorzej, że nie piliśmy kawy. I już przejechaliśmy most łączący Bułgarię i Rumunię nad rzeką Dunaj. A teraz będzie kontrola paszportowa pewnie. No i zobaczymy, jak długo będziemy na niej stać. Bo w tamtą stronę to mają kiepską. Bo był korek, tutaj chyba też już jest. Czy nie? Nie, na razie się ruszy. To do potem. Na granicy nie ma takiego dużego korka. To sekund 5 i już jesteśmy w Rumunii. Nawet nie sprawdzano nam paszportów. Kazali od razu jechać. Za 400 metrów na rondzie trzeci zjazd. Jesteśmy w Rumunii, a tu po tej stronie też mają tiry, kolejkę, nie? Ale nie taką dużą. Że będziemy musieli się gdzieś zaraz zatrzymać na kawę. No czy się na razie właściwie to nam się. Tak. Nie? Na razie wytrzymujemy. Na razie kawy to tak szybko nie będzie. Nie, tak szybko nie. No ale jak będzie jakiś cepelnik, to będzie można kupić, bo to, a tutaj są jakieś wykopy. Bo trzeba powiedzieć, że Rumunia robi bardzo ostatnio dużo dróg. Jak jechaliśmy pierwszy raz, nie było tyle autostrad, a teraz jest dużą w porównaniu do pierwszego razu, 4 lata temu, 3 lata temu. Jest dużo autostrad i tu jak widzicie, tu jest wszystko rozkopane, bo robią następne drogi. No i bardzo dobrze, bo wtedy się lepiej jedzie. Na pewno lepiej się jedzie niż w Bułgarii czy na Węgrzech. Ale taki koreczek jest znowu tutaj, tylko może jeden samochód, nie można nikogo wyprzedzać i trzeba jechać za tym sznurem samochodów. Rumunia, tych wiejskich drogach bardzo trzeba uważać na i przechodniów, i na dzieci. Bo właśnie przed chwilą grupa dzieciaków o 22:30 już ileś bawiła się na ulicy, więc trzeba naprawdę uważać tak samo. I te poboczne drogi, no to też nie są takie za dobre, dopiero gdy się wjeżdża na te główne, czy na autostrady, które są nowe robione. No, tędy jechaliśmy ostatnio. My nie możemy złapać
internetu naszego. Tu jakaś knajpka jest otwarta 24 godziny na dobę. Do tej samej stacji i jest, odłączył się internet. A to jest ta sama stacja, która była i w Turcji też jest ona, nie? W Turcji, nie. Nie? Tylko w Bułgarii i w Rumunii? No. Aha, to bym pomyliła. A ceny tutaj są? Czy nie ma ceny dla paliwa?